przepiękny dzień, przepiękne słońce, przepiękny plener, przepiękne jezioro Witosławskie, Park Dworski, a w Parku Dworskim słyszymy zespół regionalny Pałuki z Chcyni. Cały czas odbywa się prezentacja pokazu kulinarnego. Za chwilę na scenie również pojawi się zespół Mroczanki, Big Band z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, no i Klimaty Śląskie, zespół Duo Phoenix i proszę Państwa, niespodzianka, zespół estradowy z Białorusi. Wystąpi w 50-osobowym składzie. Poznamy tańce, poznamy region białoruski. Także dla każdego również coś miłego i dla ducha, i dla ciała. Są to już 11 imprezy ludowe, witosławskie. Zawsze są to jest impreza powiatowa, z uwagi na to, iż organizatorem jest burmistrz miasta i gminy Mrocza, starosta nakielski, jak również burmistrz miasta i gminy Nakło. Zapewne nie byłoby możliwością zorganizowania tak wspaniałej imprezy, gdyby nie wielkiego zaangażowania sołectwa Witosław. Dziękujemy również za po raz pierwszy, proszę Państwa, dzisiaj się prezentuje nowo założone koło kół gospodyń wiejskich w Witosławiu. Także serdecznie wszystkim dziękujemy na czele z sołtysem Zygmuntem Burym. Bardzo dziękujemy wszystkim współorganizatorom, organizatorom, no i mieszkańcom, którzy do nas przybyli.